W obecności świadków bombardowania Wielunia, samorządowców i parlamentarzystów w minioną środę 11 września otwarto w Sejmie RP wystawę Wieluń miastem pokoju i pojednania przygotowaną przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Składają się na nią 32 plansze zawierające fotografie m.in. Wielunia przedwojennego, miasta zniszczonego nalotami niemieckiej Luftwaffe we wrześniu 1939 roku oraz działania na rzecz pokoju i pojednania. Szczególnie mocno podczas otwarcia w Warszawie wybrzmiały słowa osób, które przeżyły tragedię sprzed 80 lat. Nigdy więcej ryczących syren nad ludzkimi domostwami, nigdy więcej nienawiści pomiędzy narodami, nigdy więcej wojny apelowali świadkowie bombardowania Wielunia.